Witajcie ogrodnicy i ogrodniczki na kolejnym odcinku Soboty na działce. Dzisiaj problem przez wielu ogrodników troszkę tak pomijany. Jakby nie zwracamy uwagi na to, szczególnie młodsi ogrodnicy. A mianowicie chodzi o usuwanie wilków z drzew owocowych. Co to są na początku wilki? Są to takie świeże przyrosty, które tutaj widzimy. O. Jeśli jest ich nadmiar, to jest niekorzystne dla całego drzewka. Zobaczcie, są już pierwsze gruszki tutaj gdzieś. O, można zobaczyć. O, zobaczcie, gruszeczki są. Tam jest nawet więcej. Troszkę można było je przebrać, ale jest na drzewie niewiele, więc myślę, że na razie te wszystkie gruszki, one tutaj ładnie nam dojrzeją, ładnie się rozrosną. Natomiast, żeby one sobie teraz przerastały, to musimy pozbyć się wilków. I teraz tak, zobaczmy, które tam tu, nie wszystkie wilki będziemy usuwać, ale takie, które już teraz widzimy, że zagęszczają koronę drzewa, które jakby wpływają na to, że w środku, o, czyli zaczynam od usuwania tych wilków ze środka. Takie drobne gałązki, zobaczcie, które jakby tylko są takie zapasowe. Usunę te, które do góry idą. Nie chcę mieć wysokiego drzewa, więc usuwam o ręcznie. Teraz bardzo łatwo te wilki odchodzą. Nie ma problemu. Bo potem to one mocniej wrastają w gałęzi i trudniej je usuwać. Wtedy trzeba sekatorem. A jeśli sekatorem usuwacie, o teraz zobaczcie, ładnie tutaj odchodzą same właściwie. Jeśli sekatorem, to potem bywa tak, że na drugi rok odrastają po kilka z tego miejsca, które zostało usunięte. Więc polecam jak najszybciej to robić. O, tutaj te, które do góry idą. Nie chcę mieć wysokiego drzewa, chcę mieć drzewo pod kontrolą. Chcę zrywać gruszki, robić proste opryski, więc jak najbardziej w ten sposób to usuwam. O, takie, które rosną pionowo, po prostu jest nadmiar tych gałęzi. Tak, zobaczcie, przy okazji będąc przy gruszce, że już pojawia się mszyca. Może nie w dużych ilościach, ale gdzieś tu ją widziałem już. O, zobaczcie, nie każdy sobie... O, tak, tutaj też jest taki przyrost, zaraz go oberwę, o. Będzie lepiej widać, zobaczcie, ile tu mszycy jest. Ona tak nie wygląda jak na innych drzewkach, więc możecie pomyśleć, że po prostu jest czarne. A to zobaczcie, jak się dopasowuje. I tu jest mszyca. O. Dużo jej nie ma, ale naprawdę są już początki. Jeżeli zobaczycie, że mrówki chodzą, to znaczy, że jest mszyca. To jest praktycznie na 100%. Same mrówki czasami potrafią tę mszycę przynieść po to tylko, żeby czerpać z nich właśnie spać. Także tu jest w miarę nieźle. Tu jeszcze może usunę tutaj o tą gałązkę. Po prostu lustrujecie wasze drzewka. Tu jeszcze jest młode. Ta gałązka niepotrzebna, więc też ją usuwam. Za bardzo wychodzi poza obręb, poza koronę drzewa. Także też się usuwam. Tu jest za gęsto. Usuwamy. Po prostu bardzo łatwo teraz się wyłamują. Tu jest za gęsto w koronie. Będzie drzewo niedoświetlone. Co wpływa potem na niedobarwienie owoców. Może coś tu jeszcze widzisz, ale ja już myślę, że na razie, o, takie, które w dół. Poza tym te gałęzie są potem obciążone, ona już nie utrzyma tych wszystkich przyrostów. O, po co tyle? Te wszystkie nadmiary po prostu usuwamy. Tu do góry za bardzo idzie też, jest selekcja. O, tutaj, tu zagęszcza. Zwróćcie uwagę, że jeszcze nie widzę tutaj na tej gruszy rdzy, więc to jest sukces. W tamtym roku o tej porze już miałem rdzę. A w tym roku, no, nie chcę się chwalić, ale jakoś tej rdzy nie widać. Także jest ok. Może zobaczmy jeszcze na śliwie ręklodzie, tak samo. Te wilki może tutaj ich tak dużo nie ma, ale to, co rośnie do środka, o, niepotrzebne. Usuwamy. Usuwamy nadmiar po prostu gałęzi. Te przyrosty do niczego nam nie są potrzebne, a tylko zagęszczają. Na tych młodych przyrostach bardzo lubią grasować mszyce. To jest niepotrzebne. Do środka rośnie niepotrzebne. O. Także moi drodzy, jeśli macie pytania w komentarzach, zadawajcie pytania. Jeśli chcecie więcej wiedzy, wchodźcie na grupę Sobota na działce. Pozdrawiam was i trzymajcie się. Cześć.